Adam Ślusarski, witam Państwa w programie Po stronie prawdy. Szanowni Państwo, nowy Polski Ład to temat naszego dzisiejszego programu. Jest to plan na gospodarkę, plan na nasze społeczeństwo, ale przedsiębiorcy, szczególnie ci mali i średni, apelują o ważne zmiany w tymże planie. O jakie i o co tutaj tak naprawdę chodzi, o tym w dzisiejszym naszym programie. Naszym gościem w studio jest pan Adam Krzysztof Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Witam serdecznie. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie rzeczniku, proponuję, abyśmy najpierw zapoznali się również z materiałem filmowym, który przedstawi również głos przedsiębiorców w tej sprawie. Zapraszam na materiał, który przygotowała redaktor Gabriela Schroeder. Witam Państwa bardzo serdecznie. Gabriela Schroeder, to jest program interwencyjny Po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w Olkuszu. Trwają rozmowy o kształcie podatków w Nowym Ładzie. Przedsiębiorcy są jednak zaniepokojeni, że pewne rozwiązania proponowane w Polskim Ładzie odbędą się kosztem przedsiębiorców oraz pracowników. Od wielu, wielu lat wraz z rodziną jakby budujemy przedsiębiorstwo. Sektora jakby małych i średnich przedsiębiorstw, czyli z 2,5 miliona małych i średnich przedsiębiorstw łącznie zatrudniamy 10,5 miliona osób, łącznie wszyscy takich pracowników. Dla nas jest to bardzo, bardzo jakby istotne relacja między nami a pracownikami. Leży na sercu ten polski pracownik. Budujemy dobre relacje w stosunku jakby do koncernów, dla których bezpośrednio pracownik jest tą cyfrą w arkuszu kalkulacyjnym. Tak? Przedsiębiorstwo, które jakby reprezentuje, zatrudnia prawie 200 osób. To są stanowiska pracy. Bardzo często jest tak, że są z nami pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w 1991 czy w 2000 roku i pracują do dnia dzisiejszego. Także to trochę o nas świadczy, mówiąc tak nieskromnie, o nas jako pracodawcy, ale również o tych pracownikach, że jesteśmy w stanie nawiązać relacje i mamy świadomość tego, że każdy z nas ludzi ma inne doświadczenia, ale jesteśmy w stanie zrozumieć tego człowieka i w odpowiedni sposób, że tak powiem, zintegrować to środowisko, w którym pracujemy. Tak jak mówię, to jest prawie 200 miejsc pracy. Hipotetycznie jest taka możliwość, tak, że możemy sprzedać przedsiębiorstwo i te 200 osób przejdzie do koncernu, tak, tylko że na dłuższą metę to nie pozwoli to rozwijać jakby polskich lokalnych marek, tak, tylko cały czas będziemy wzmacniać te koncerny, które i tak jakby dobrze sobie radzą. Około 70 organizacji przedsiębiorców zatrudniających masę pracowników, organizacji ekonomicznych wypowiedziało się skrajnie negatywnie o Polskim Ładzie. Zależy nam na wypracowaniu propozycji i mamy te propozycje dla polskiego rządu, żeby pewne rzeczy poprawić dla naszego wspólnego dobra. Wiadomo, że różne są rządy. Przedsiębiorcy działają od transformacji, czyli kilkadziesiąt lat przeżyli różne rządy. I funkcjonują cały czas nadal. I zależy nam na tym, żeby właśnie było jak najlepiej. Wesprzeć polski rząd w jego pozytywnych projektach. Uważamy, że po prostu każdy działa w dobrej wierze i po prostu my tak samo działamy w dobrej wierze dla dobra pracowników, bo pracownicy to jest nasze dobro, które nas buduje i rozwija. Dobre zmiany są potrzebne i po prostu widzimy pewne dobre strony Polskiego Ładu, ale po prostu pewne rzeczy trzeba doprecyzować i przekonsultować ze środowiskami przedsiębiorców, bo po prostu one wiedzą najlepiej, jakie są rozwiązania najlepsze. Wszystkie informacje, którymi jesteśmy bombardowani na temat Nowego Ładu, że on pomoże nam, pracownikom, tak naprawdę moim zdaniem wydaje mi się i chyba wszystkich pracowników, że to będzie wręcz przeciwnie. Jeżeli pracodawca, nasz pracodawca zostanie obciążony jakimikolwiek
kosztami, jakimikolwiek dodatkowymi obciążeniami, to tak naprawdę to się potem przeniesie na nas. To my będziemy to wszystko potem ponosić. Szaleje inflacja w tym momencie, wiemy jakie są ceny, wiemy idąc do sklepu, tankując paliwo na stacjach benzynowych, widzimy, że koszty wszystkich produktów poszły bardzo do góry. Inflacja w tym momencie nas dobija, a jeżeli jeszcze nasi przedsiębiorcy, nasi pracodawcy dostaną kolejne obciążenia, dostaną kolejne koszty, oni to przeniosą na cenę swoich produktów. Te produkty wzrosną, ceny tych produktów wzrosną i wszystkie produkty, które lądują na półkach, ostatecznie kupują pracownicy i my za to wszystko zapłacimy. Kolejna podwyżka produktów, kolejna inflacja nas zabije. Moim zdaniem no, ten nowy ład, oczywiście tam też są dobre rozwiązania, ale obciążanie pracodawców kolejnymi obciążeniami moim zdaniem są, nie są dobrym pomysłem. Kwestia zlikwidowania podatku liniowego oznacza jedną rzecz. Oznacza wzrost żywności, cen żywności, co się bezpośrednio przełoży na to, że moi pracownicy przykładowo dostając tą pensję, którą będą dostawać, obciążoną taką ilością podatków, jaka będzie wynikała z wprowadzenia zmian, które rząd chce wziąć i wprowadzić, będą kupowali mniej. Czyli ich standard życia się pogorszy. I ja pomimo tego, że jestem przedsiębiorcą już od 16 lat, zamiast mieć możliwości takie jak teraz mam, korzystając z podatku liniowego, gdzie ja wiem o tym, że nie muszę szukać rozwiązań, które mi spowodują wzrost kosztów po to, żebym zapłaciła niższy podatek, który będzie dużo wyższym podatkiem po likwidacji podatku liniowego, skupię się na tym, co teraz, na rozwoju firmy, na tym, że mam możliwość zatrudniania pracowników, oferowania im lepszych warunków pracy, bo taka jest prawda. Jeżeli mój dochód przykładowy wyniesie 1 000 000 zł, ja z 1 000 000 zł odprowadzę 190 tysięcy podatku bez szukania optymalizacji podatkowych, ale ja za pozostałe pieniądze przeznaczę na rozwój moich pracowników, bo docelowo to oni mi biorą i powodują, że moja firma rośnie. To nie jest tak, że ja jako przedsiębiorca rosnę. Ja rosnę razem z moimi pracownikami. A wprowadzenie zmian, które uderzają w moich pracowników, wywoła skutek raczej taki, że przejdziemy do szarej strefy. Nie ja przejdę, bo ja jako przedsiębiorca sobie poradzę, ale moi pracownicy będą szukać rozwiązań w szarej strefie. Bo oni będą chcieli utrzymać ten standard życia, który mają obecnie, albo wzrastać z tym standardem życia, ale wiedząc o tym, że ja im nie mogę dać takich warunków, bo jestem obciążona dużo wyższymi podatkami, wywoła to skutek taki, że oni przyjdą do mnie albo przyjdą gdzieś indziej i powiedzą, dajcie nam rozwiązania takie, żebyśmy zarabiali na takim poziomie, żeby nam się żyło lepiej. Według mnie rozwiązania, które obecnie Polski Ład chce wziąć, mają wejść jako Polski Ład, wprowadzają lawinę, która jakby ktoś popatrzył, to by powiedział, no ktoś ma zyskać. No na pewno nie ten pracownik, który będzie pracował, na pewno nie urzędnik zyska na tym. Na pewno nie uzyskają korzyści z tego ludzie tacy jak my. A przecież intencją rządu na pewno jest dbanie o to, żeby nam wszystkim było dobrze i żebyśmy my razem brali i rośli, żeby Polska się brała i rozwijała, a nie Polska się kurczyła w tym wszystkim. I jakie rozwiązania w Polskim Ładzie pana jako przedsiębiorca niepokoi? Likwidacja umów zleceń i umów o dzieło, czyli elastycznych form zatrudnienia. I tutaj my jako właściciele małych, średnich przedsiębiorstw, jako pracodawcy jasno musimy powiedzieć, że kategorycznie nie ma na to zgody, ponieważ likwidacja tych elastycznych form zatrudnienia wpłynie bardzo niekorzystnie na rynek pracy. Po pierwsze, będzie zwiększenie szarej strefy. Finalnie ci pracownicy, którzy są teraz zatrudnieni na te umowy cywilnoprawne, stracą, ponieważ pracodawcy nie będzie opłacało się po prostu zatrudniać ich na umowę o pracę. Będzie to strasznie usztywnienie tej formy zatrudnienia. I tu mamy przykład chociażby Francji, gdzie likwidacja tych form zatrudnienia wpłynęła bardzo mocno na wzrost szarej strefy, szczególnie właśnie w branży usługowej. Po drugie, są sytuacje, w których pracownik chcący sobie dorobić, wykorzystał
odjechał już czas pracy, jaki mu przysługuje z etapu i nie jest w stanie w przypadku likwidacji tych umów zleceń czy umów o dzieło w żaden sposób nawiązać stosunku o pracę z pracodawcą i znowu spowoduje to wzrost tej szarej strefy. Poza tym jest to też bardzo nieeleganckie mówienie o umowach zlecenia czy umowach o dzieło, że są to umowy śmieciowe, bo to jest tak jakby zdeptanie całych dotychczas wypracowanych form prawa i form zatrudnienia. Tu trzeba wskazać, że umowa zlecenie i umowa o pracę są tak samo opodatkowane i pracownik i pracodawca płaci również z tego tytułu podatki. Po trzecie, apelujemy my jako przedsiębiorcy, jako ludzie, którzy zatrudniają pracowników, apelujemy o to, żeby odroczyć wprowadzenie Nowego Ładu i eliminację tych cywilnoprawnych, elastycznych form zatrudnienia i poszerzyć konsultacje, przynajmniej roczne konsultacje. My jako właściciele małych, średnich przedsiębiorstw mamy konkretne rozwiązania, konkretne propozycje i chcemy rozmawiać z rządem po to, żeby wypracować rozwiązania, które mają przede wszystkim pomóc pracownikowi i również zwiększyć budżety Skarbu Państwa. Przede wszystkim niepokoją mnie drakońskie kary, które mają zostać wprowadzone za błędy w formularzach i w zeznaniach podatkowych, ponieważ jeżeli powiedzmy kilkuzłotowa, kilkunastozłotowa pomyłka ma się wiązać z 5000 grzywny, no to niestety ten przedsiębiorca bardzo mocno ucierpi, a w rzeczywistości przełoży się to na pracownika, ponieważ nie ukrywajmy, że małe i średnie przedsiębiorstwa w budżecie swoim jednak kwota 5000 zł jest dosyć dużym wydatkiem. Biznes w Polsce dopiero od 3 lat, ze względu też na moją nieobecność w tym kraju, wcześniej w Wielkiej Brytanii na Gibraltarze. Ogólnie jest bardzo duża różnica i uważam, że warto się zastanowić nad różnymi zmianami, nad wprowadzeniem udogodnień tak naprawdę dla przedsiębiorców, którzy mają na co dzień bardzo dużo obowiązków, dużo pracy, organizują miejsca pracy dla pracowników i starają się utrzymać firmy, zwłaszcza w obecnych czasach po pandemii. A jednak pewne zapisy i to, jak jest prowadzona polityka w naszym kraju, niestety nie pomaga. Dużo przedsiębiorstw się zamyka, nie jest w stanie zorganizować się z codziennością, czy na przykład z dokumentacją comiesięczną. Tak naprawdę moglibyśmy mieć dłuższy okres składania dokumentów, prawda? Czy tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, rok trwa, płaci się składki co miesiąc zdrowotne, oczywiście odprowadza się pewne płatności, ale tak naprawdę rozliczamy firmę raz do roku, co też umożliwia nam na pewne ruchy finansowe oraz na utrzymywanie firmy, miejsc pracy i też nie musimy się zastanawiać, czy mamy na VAT, czy na podatek danego miesiąca, prawda, jeżeli firma planuje jakąś inwestycję albo zatrudnienie nowych pracowników, gdzie potrzebne są nakłady finansowe tak naprawdę do tego, czy też z karami nie jest aż tak jak tutaj. Tutaj jest planowane wprowadzenie obostrzeń, jeżeli chodzi o błędy finansowe. Błędy finansowe popełniają ludzie, każdy człowiek popełnia w swoim życiu błędy większe, mniejsze. Nie o to chodzi, że ktoś chce tutaj działać przeciwko państwu, ale wiadomo, że pomyłki się zdarzają. Natomiast sytuacje, kiedy możemy normalnie porozmawiać z urzędem i zgłosić, dostać informację, że był błąd, prawda? Prosimy o wytłumaczenie, o złożenie pisma, to w takim duchu przyjemniej się prowadzi firmę i to też nie ma jakiegoś oddźwięku później na przedsiębiorstwo, kiedy jesteśmy w stanie po prostu na spokojnie zorganizować potrzebne dokumenty, wyjaśnić, rozpisać, a nie od razu płacić kary pieniężne, prawda? Premier Mateusz Morawiecki bardzo słusznie zauważył bodajże 4 lata temu na forum ekonomicznym w Krynicy, zresztą podkreślił to kilkukrotnie, że z polskiego systemu podatkowego wypływa rocznie około 240 miliardów złotych, czyli mniej więcej połowa polskiego budżetu, które są wypompowywane przez koncerny zagraniczne, potężne molochy międzynarodowe, które wyprowadzają te środki z polskiego obiegu fiskalnego w bardzo różny sposób, przez różnego rodzaju, mówiąc kolokwialnie, triki prawne, na przykład opłaty od logotypów, ale bardzo wiele różnych rozwiązań stosują, żeby wyprowadzić ogromne pieniądze z polskiego systemu fiskalnego. Tymczasem pamiętajmy, że Polski Ład ma stanowić uzysk dla obywateli, tak to prezentuje rząd, na poziomie zaledwie 16
2,5 miliarda złotych. Czyli z jednej strony polskie koncerny wyprowadzają połowę polskiego budżetu stanowiące około 240 miliardów, a z drugiej strony wprowadzenie całej gamy obostrzeń, obciążeń bardzo uciążliwych dla polskiej małej i średniej przedsiębiorczości daje uzysk obywatelom zaledwie na poziomie 16,5 miliardów. Ja uważam, że polski rząd w pierwszej kolejności powinien bezapelacyjnie skoncentrować się na odzyskaniu jak największej części tych środków, które zagraniczne koncerny wyprowadzają i udzielić maksymalnej ilości ulg i wprowadzić maksymalny liberalizm i podatkowy, ale i administracyjny dla polskich przedsiębiorców po to, żeby wyrównać szanse. Pamiętajmy, że musimy promować to, co jest nasze i polskie, nawet jeżeli to jest jeszcze na razie małe. Jak małe polskie przedsiębiorstwa mają konkurować z gigantycznymi koncernami międzynarodowymi, jeżeli polski rząd ich nie promuje tej małej polskiej przedsiębiorczości? Ja tylko zaznaczę, że dwa koncerny znajdujące się na terenie i wykonujące działalność gospodarczą na terenie Polski otrzymały zwolnienia z tytułu podatku akcyzowego po mniej więcej 5 miliardów rocznie każdy. W związku z powyższym na przestrzeni ostatnich zaledwie kilkudziesięciu miesięcy otrzymały zwolnień z tytułu podatku akcyzowego na poziomie mniej więcej 15 miliardów złotych. To są zaledwie dwa koncerny. To jest taka sprawa i taki obszar, który zgłaszałem wielokrotnie w kilku ministerstwach. Jest dość znany. Proszę zwrócić uwagę, z jednej strony nakłada się obciążenia na polskie małe przedsiębiorstwa, które przekładają się na 16,5 miliarda złotych obciążeń, a z drugiej strony mamy dwa koncerny międzynarodowe, które funkcjonują w Polsce, które dostają zwolnienia z tytułu podatku akcyzowego mniej więcej w podobnym wymiarze. To nie jest sprawiedliwe. To nie jest ani prawe, ani to nie jest sprawiedliwe. My jesteśmy partnerem, my jesteśmy życzliwie nastawieni do polskiego rządu, dlatego że rząd nami, my chcemy, żeby rząd nami rządził mądrze. My jesteśmy konstruktywnie nastawieni do polskiego rządu i chcemy tylko dostrzegać, że polski rząd koncentruje się na właściwych obszarach, na likwidowaniu luki przy wyciekających 240 miliardach złotych rocznie, a nie na obostrzeniach, które dają pozorny uzysk 16,5 miliardów złotych. Przecież proszę wiedzieć, że z tych 16,5 miliarda złotych te środki nie trafią do przeciętnego obywatela, bo to są środki de facto ukryte w kosztach na przykład składki chorobowej. Przecież to jest ta część składki, która trafi z grubsza mówiąc do budżetu, nie stricte do budżetu, ale nie trafią do kieszeni bezpośrednio poszczególnego pracownika. I dlatego zwracamy się z uprzejmą tutaj prośbą do rządu o wstrzymanie tych prac obecnych związanych z wdrożeniem Polskiego Ładu po to, żebyśmy przez najbliższe 12 miesięcy, tyle czasu, ile będzie potrzeba, mogli potworzyć zespoły robocze wspólnie z rządem i na korzyść i uzysk i polityczny rządu i na uzysk ekonomiczny polskich pracowników, rynku pracy i także i pracodawców, żebyśmy mogli wypracować nowe, dobre rozwiązania, ale przemyślane, takie, które wszyscy akceptujemy, które są z korzyścią dla państwa polskiego i Polski jako takiej, a nie dla rozwiązania, które poprzez nadmierny fiskalizm i nadmierne obciążenia administracyjne skierowane do polskich przedsiębiorców de facto promują koncerny zagraniczne. I taka jest nasza prośba, żeby rząd traktował nas jak partnera, my szanujemy rząd, rząd szanuje nas, a wspólnie wypracujemy naprawdę dobre rozwiązanie. Jestem tego absolutnie pewien, bo wiele mamy przykładów, gdzie wspólna dobra praca z rządem w poszczególnymi ministerstwami przyniosła tylko i wyłącznie same sukcesy. Dziękuję koleżance Gabrieli Schroeder za przygotowanie materiału filmowego. Wracamy do rozmowy w naszym studio. Jest pan Adam Krzysztof Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Witam ponownie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie rzeczniku, mówi się, że nie ma dymu bez ognia. Można różnie oceniać propozycję Nowego Ładu. Trzeba się przede wszystkim też i na tym dobrze by znać. No ale jak ktoś coś robi, to najczęściej pojawi się jakiś błąd. No, jak ktoś nic nie robi, to i błędu mówi się, że nie popełni. Tutaj jest taki fakt, że zlikwidowało swoją działalność o wiele, wiele, wiele więcej małych i średnich przedsiębiorstw niż wcześniej.
to oznacza, że jest duży problem. Jakie pan ma w tej kwestii informacje i również proszę o opinię? No, mamy czas post-covidowy w sensie okresu po blokadzie bardzo dużej części gospodarki, gdzie dominowały małe i średnie przedsiębiorstwa. I tutaj przedsiębiorcy mówią o tym, żeby przełożyć tą reformę o rok. I to jest słuszny argument. Ja jako rzecznik też apelowałem do rządu, żeby w tym trudnym okresie nie wprowadzać aż tak drastycznego przemodelowania systemu podatkowo-składkowego. I to jest jedno z rozwiązań, które rzeczywiście można zastosować. Drugie to te dobre propozycje rządu, czyli podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy, podniesienie stopy, podniesienie tego podatkowego okresu z 80 do 120 tysięcy złotych, drugiego progu podatkowego jest jak najbardziej słuszne. I to można sfinansować z innych środków, a nie z podnoszenia podatków właśnie głównie dla tych, którzy płacą podatek liniowy. Nawet kosztem dodatkowego zadłużenia byłoby to lepsze niż właśnie podnoszenie stawki obciążenia podatku liniowego. Tutaj przedsiębiorcy mówią o jego likwidacji. On de facto ma nie być zlikwidowany, bo każdy będzie mógł sobie dalej wybrać tą formę opodatkowania, no ale najpierw miał wzrosnąć o 9%, bo do 19 trzeba byłoby dodać 9% składki na zdrowie, która już nie mogłaby być odliczana od podatku, czyli de facto 28% by wynosił ten podatek liniowy. No teraz też po naszym dialogu z rządem, przedstawieniu takiej petycji, którą podpisało 54 tysiące osób, też po współpracy z posłami, poseł Bartłomiej Wróblewski się bardzo zaangażował tutaj w te rozmowy, zostało to obniżone z 9 do 4,9%, ale to nadal jest 5% więcej stawki podatkowej w podatku liniowym. Podatek liniowy został wprowadzony w 2004 roku i przyniósł niezwykle pozytywne efekty zarówno dla budżetu, jak i dla przedsiębiorców, bo budżet w kolejnych 5 latach uzyskał z tego podatku o 100% więcej niż przed wprowadzeniem tego podatku. No i teraz z oceny skutków regulacji tej ustawy, którą przedstawił rząd, wynika, że w ostatnich 5 latach też wzrost wpływów z tego podatku to jest 100%. A więc budżet zyskuje na tym podatku i tu przedsiębiorcy mówili dlaczego. Bo jest prosty, bo nie zachęca, stawka jest na tyle akceptowalna, że nie zachęca do optymalizacji, do mnożenia kosztów. No i jeszcze z drugiej strony jest dobry dla budżetu, ale także jest dobry dla przedsiębiorców. I tu też było słychać w tej rozmowie, że w firmie zostaje więcej pieniędzy na inwestycje. W dzisiejszej sytuacji są firmy, które były na przykład zamknięte przez kilka miesięcy w lockdownie, no chociażby restauracja, czy jakiś fitness, czy hotel i pójdzie dzisiaj po kredyt do banku, to żaden bank mu tego kredytu po prostu nie udzieli. On musi wypracować własne środki na inwestycje. No i jeżeli w tej formie przejdzie przez Senat i pan prezydent podpisze, no to o 5%, prawie 5% będzie tych środków mniej. I to są takie argumenty bardzo realne, no bo ta ma restauracja czy ten hotel, on musi uzupełniać, odtwarzać środki trwałe, on musi inwestować, bo inaczej zginie. Zwłaszcza, że przecież ta konkurencja w Polsce jest bardzo mocna, także z tymi dużymi międzynarodowymi firmami i korporacjami. Więc te argumenty przedsiębiorców są słuszne. Także tutaj też troszeczkę muszę sprostować, nie będą zlikwidowane umowy zlecenia. One nadal będą istniały, tylko też wzrośnie obciążenie, bo będą ozusowane, czyli obciążenie przedsiębiorcy zatrudniającego na umowę zlecenie wzrośnie. I tutaj też słuszne uwagi, że to może się wszystko przenieść na ceny towarów właśnie w tych małych firmach, no a wtedy te firmy będą też traciły konkurencję na naszym rynku z innymi firmami, nawet tymi z zagranicy, tak z terenu Unii Europejskiej, no bo tam akurat taka reforma, która podnosi koszty prowadzenia działalności, no w tej chwili nie jest przeprowadzana, jest przeprowadzana właśnie w Polsce. Dlatego my proponujemy pozostawienie podatku liniowego w takiej formie, jakim jest dzisiaj i podniesienie składki zdrowotnej, żeby też przedsiębiorcy uczestniczyli bardziej w finansowaniu służby zdrowia, żeby ta składka była policzona nie 70%,
75% prognozowanej średniej, tylko ze 100% prognozowanej średniej, co by wzrosła z 380 w tym roku do 530 w przyszłym roku, a więc wzrosłaby znacząco. Ale żeby ona mogła być odliczana od podatku, żeby ten podatek liniowy, który naprawdę dobrze działa, mógł dalej przynosić dobre skutki dla budżetu i dla przedsiębiorców. Bo panie rzeczniku, takie pytanie do pana, bo no tutaj te tak zwane rozwiązania, one zawsze będą budzić jakieś, prawda, kontrowersje. Jakiś plan jest na ten Nowy Ład. Wiele można by tam ulepszać. Dobra wola jest i po stronie przedsiębiorców i nie ma oskarżeń pod adresem rządu, no ale zwracanie uwagi na to, że obawiają się. Już dwie rzeczy pan tam sprostował, co oznacza dla mnie, jest informacja, że nie ma przepływu informacji. Tak po prostu trzeba to skonstatować. Ale panie rzeczniku, może to nie pana działka, ale jednak zapytam o to. W ostatniej wypowiedzi było jasno powiedziane. Potężne międzynarodowe koncerny mają się u nas jak pączki w maśle. Są traktowane jak tlen. Jak gdyby to po prostu jakieś, jakby to byli zbawiciele dosłownie. No i a tutaj polscy mali przedsiębiorcy, no, mają być tak właśnie rygorystycznie opodatkowani. Mamy centralny rejestr faktur, mamy loterię paragonową i paragony się już inaczej teraz traktuje. No, nie jest tak łatwo tu już oszukać, ale ta tak zwana optymalizacja, tutaj zawsze można jakieś koszty wymyślić, to co pan powiedział, opłata za logo, no i tam powiedzmy 1 000 000 zł i już nagle nie trzeba płacić podatku, bo koszty firma miała za logo. No, tutaj, żeby prawdę powiedzieć, to jest podjęta przez rząd próba opodatkowania firm, tych osób prawnych, korporacji, które w Polsce latami nie płacą podatku. Właśnie została wprowadzona zmiana w Polskim Ładzie i ona dla firm, które mają CIT, czyli ten podatek od osób prawnych mniejszy niż 0,4% przychodów, wprowadziłaby taki przymusowy, minimalny CIT, ale tu też jest pewne niebezpieczeństwo i myśmy rządowi mówili, że trzeba wyłączyć z tego właśnie małe spółki prawa handlowego. I co prawda rząd mówi, że no wyłączamy poprzez to, rząd wyłącza poprzez to, że nie będzie to dotyczyło tych spółek, których właścicielami są wyłącznie osoby fizyczne, ale w sektorze MŚP są też spółki, które dla lepszej elastyczności działania, także działania na rynkach międzynarodowych, europejskich, mają w swoim akcjonariacie spółki prawa handlowego, więc mówimy. Czy jest jeszcze czas na to, aby zmienić te zapisy, na przykład w Senacie? W Senacie rząd może wnieść poprawkę, w której ten minimalny CIT będzie dotyczył wyłącznie dużych firm, czyli firm, które mają przychody większe niż 50 milionów euro w roku. To jest z definicji małego i średniego przedsiębiorstwa, więc niech płacą te korporacje duże, a nie polskie małe firmy. I miejmy nadzieję, że tego typu poprawki zostaną przedyskutowane w Senacie. Dziękuję panie rzeczniku za udział w naszym programie. Ja dziękuję państwu za uwagę. Kłaniam się, Adam Ślusarski. Był to program Po stronie prawdy.